tvpodkarpacie.pl. W meczu 27. kolejki rozgrywek drugiej ligi piłkarze Stali Rzeszów podejmowali na własnym stadionie imienniczkę z Mielca. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych fragmentów spotkania oraz wysłuchania pomeczowych opinii. Thank you.
zaczęło się spotkanie pomiędzy oboma Stalami, Stalą Rzeszów i Stalą Mielec. Zwycięstwo 2-0 dla Stali Rzeszów. Pewne trzy punkty. Mecz mógł się podobać, bo było wiele okazji bramkowych. Szkoda tego, że nie wykorzystałem dwóch, które miałem dogodnych, bo wtedy wynik by był zdecydowanie lepszy i bardziej to by odzwierciedlało to, że dzisiaj graliśmy bardzo dobry mecz. Cieszy to, że to zaczęło wpadać, bo początek był kiepski. Ta piłka jakoś nie chciała wpadać, nie było tych sytuacji, no, ale mam nadzieję, że w każdym meczu będzie coś więcej, bo dzisiaj naprawdę mieliśmy ich dużo i mam nadzieję, że w każdym meczu będzie tak samo. Chyba obydwie drużyny podchodziły do tego meczu przede wszystkim, żeby wygrać ten mecz. My staraliśmy się od pierwszej minuty stwarzać sytuacje bramkowe. Były te sytuacje, z których jedna co najmniej mogła paść bramka. Nie udało nam się. Akurat na zejście do szatni po pierwszej połowie straciliśmy bramkę, bo Stal Rzeszów wykonywała stały fragment gry, rzut rożny. Potem była ta sytuacja, gdzie przy przewadze liczebnej ze strony naszych obrońców strzelił zawodnik bez blokady, strzelił bramkę i właściwie ta bramka w jakiś sposób ustawiła wydarzenia drugiej połowy. Graliśmy trzeci mecz, można powiedzieć, w ciągu tygodnia i tutaj początkowa faza tego spotkania, zresztą było widać, że Stal Mielec jest szybsza, dynamiczniejsza, organizuje te akcje w różnymi pierwszymi piłkami, pierwszymi podaniami, to było widoczne, ale postanowiliśmy jedną rzecz, że nie to, co się gra, tylko trzeba wykorzystywać skuteczność i uważam, że w bardzo dobrym momencie, żeśmy strzelili bramkę, dążyliśmy do tego, żeby strzelić tą bramkę. Czasami tak te mecze wyglądają, że jedni grają w piłkę, drudzy wykorzystują te błędy, natomiast trzeba powiedzieć jedno, że ci chłopcy są naprawdę zdeterminowani, ci chłopcy dają z siebie wszystko, kadra nasza jest dość szeroka, ale też trzeba sobie zdać z tego sprawę, że tylko 11 wchodzi na boisko i uważam, że jeszcze trzeba pracować nad sobą i tu każdy z tych zawodników musi to robić. Natomiast cieszymy się z tych trzech punktów, bo w całym rozrachunku dopisujemy sobie, ale to jest jeszcze malutki kroczek do tego, żeby pozostać w tej ósemce i musimy teraz jeszcze bardziej się zmobilizować na mecz wyjazdowy, który mamy przed sobą. Jeszcze raz dziękuję zawodnikom za zaangażowanie. Ja myślę, że mecz i wykorzystane sytuacje, które jeszcze by podwyższyły ten wynik, były. Trzeba nad tym też pracować i uważam, że w tym momencie jedno co trzeba stwierdzić. Walczymy dalej, jesteśmy w grze i tak będziemy do końca dążyć, żeby ta piłka na Podkarpaciu drugoligowa była. TV Podkarpacie.pl